Witamy wybranych. Dziś mamy 28 dzień kwietnia 2024. Idźcie i głoście, przekazujcie. Głosimy dobrą nowinę o Królestwie Jezusa Chrystusa. 12 gwiazd to Chrystus ma w koronie, objawienie 12:1. Tutaj zobaczcie, drzewo jest, Biblia tysiąclecia drzewo, a nie jakieś krzyże, tutaj 14 stacja. To jak? No, papież tak oszukuje swoich poddanych. Jan Paweł II, który jest świętym dla nich. A teraz Franciszek. So. Logo mafii, mordowania ludzi, 1700 lat. Jan Paweł II podpisuje. Tu jest to drzewo. Galacjan 3:13. A tu mamy 14 stacji mordowania Chrystusa narzędziem. I tu nie ma pośrednika. Bóg jest jeden. 3:20, później mamy prawo, Galacjan 6:2, Galacjan 5:1, Chrystus daje prawdziwą wolność, Watykan zniewala i wszystkie religie zniewalają, to córy Watykanu i prawo Chrystusowe macie, prawo Chrystusowe. Chcecie zobaczyć? Chcecie zobaczyć prawo Chrystusowe? Zobaczcie, Chrystus, nie Pan, zmartwychwstał, rodzi się, nie dożywa roczku katolików, to jest to prawo Chrystusowe, Galacjan 6:2. I to prawo rozwiąże całego świata problemy. Całego świata. Wszystkie religie, polityka, to wszystko będzie rozwiązane. Co zwiążecie, będzie rozwiązanie. A co zwiążecie, będzie rozwiązanie. Także Chrystus wasz sądził już 2000 lat temu. Cały świat osądził. Jana 12:31-32. Teraz my was sądzimy tak. Sądzimy was. 1 Koryntian 6, rozdział 2, 3 werset. Jak nie jesteście aniołami, to jesteście demonami. Jak nie jesteście synami Bożymi, Rzymian 8:19, 2 Koryntian 2, 6:18, to Dzieje Apostolskie 13:10, syn diabelski, czyli demon. Mateusz 10:8, wyganiamy z was demony, skrzeszamy was miłością prawdą Chrystusa. Chrystus zaczął z Polski iskra, ale ksiądz żaden nie wierzy w Boga, bo jest synem diabła, sługą Watykanu. Całuje Pismo Święte. Czyja wina jest? Kto mu daje pieniądze? Faryzeusze dali pieniądze Judaszowi, się powiesił. I wy też dajcie księdzu, będą się księża wieszać niektórzy, jak ich sumienie przywali. Tak jak Judasza. A my nie chcemy śmierci księży, Świadków Jehowy, Adwentystów, Baptystów. Objawienie 9:6. Także takie czasy idą, jak czas się skończy waszego kłamstwa, które będzie wam spalone i królestwo wasze będzie wam zabrane. Mateusza 27:43. Bo Chrystus obejmuje królestwo. Księga Daniela 2:44-7:27. Idźcie za jedynym świętym. Objawienie 15:4. To jest król. To nie jest bałwochwalstwo. To jest król. Świadkowie poznali, że to jest król. Ale mają Pana Jehowę. Świadkowie Jehowy. No i rodziny królewskie idą, ale nie wierzą. Że Chrystus ma aniołów, ma uczniów, apostołów miał i teraz aniołów. Aniołki idą. Trzymaj królu, masz... Będziesz królem na świat. Potrzebuję. Mówi okej, nie potrzebuję. No to zobaczcie, jakiemu Bogu służycie. Bóg tego świata, z dużej litery szatan. I co, zaślepił księdza ten szatan, czy nie? Bo faryzeuszy zaślepił, mieli oryginalne, Mojżesze prawo ceremonialne, zakony mają, tak? Mieli. Wiedzieli, że przyjdzie król Izraela, Mesjasz. I zamordowali go fizycznie. A ksiądz im duszę odbiera za ich własne pieniądze. Duszę, czyli życie, do piekła i wtrącą. Oni sobie kupują piekło, katolicy. No i 9 rozdział. 9:6 będą prosić o śmierć, do tych dość czasów dojdzie takich tutaj i w owe dni będą szukać śmierci, ale jej nie znajdą, czyli śmierci już nie znajdą, katolicy też, bo będą jak czas się wypełni 15, że tutaj 4 aniołów na godzinę, na dzień, na miesiąc jest czas właśnie aniołów, którzy to kontrolują. My jesteśmy aniołami rzymskimi, no i Kościół katolicki taki ma koniec, zobaczcie, taki Chrystus objawił, taki koniec czeka rzymski Kościół powszechny. 20:21. To co? To papież was okłamał? Jan Paweł II. Okłamał, bo Hitler zmordował ciało, a papież zamordował wam duszę. Bo odebrał wam chwałę, odebrał Chrystusowi jako Ojca Świętego, Mateusz 23:9. Tak, i wiele tytułów odebrali sobie od Chrystusa, które się należą tylko Chrystusowi, Królowi. Król Izraela przyszedł, pytanie do katolików. Także ile macie ojców? Jest jeden ojciec w niebie. Ojcze nasz, tu się z niebie. Święcie imię Twoje, jakie imię? Ja jestem, Jana 8:30. Jana 8:24, ja jestem.
1 Koryntian 10:4, Jahwe. Jahwe to jest Chrystus, a Jehowa to już jest córa Watykanu. Religia morderców psychicznie chorych. W imię Jehowy Pana. I Pan to też diabeł. Także jak macie króla Izraela, jak macie prawdę Chrystusową, jak macie Chrystusa, tego co apostoł Paweł się nawrócił w Dziejach Apostolskich 9:5 do 25, no to jesteście wybranym narzędziem dla Chrystusa, jako anioły, jako synowie Boży. Bo to, co dodali do Biblii, do tych nauk, celibaty, podnoszenie kelicha, opłatek, odpusty jakieś. Teraz jakiś odpust, bo papież jakieś rocznice przechodzi. Jan Paweł II, jakieś odpusty słyszałem. Chrystus wam odpuścił na Golgocie wszystkie grzechy, każdemu, oprócz jednego, katolicy. Objawienie 18:4, wyjdźcie z rzymskiego kościoła katolickiego i przyjdźcie do prawdy Chrystusowej. Dzieje apostolskie, 17 rozdział, 24, Bóg tu nie mieszka, do 34. Bo tym aniołkom właśnie wszczepiają rodzice, rzymski kościół, rzymski, nie Chrystusowy. Także jeszcze raz pokazuję, że Jan Paweł II to jest Biblia tysiąclecia, Nowy Testament. Księża podpisali, ksiądz słowo nie występuje, kardynał, papież nie występuje, takie tytuły Słowie Bożym. Pododawali, także plagi przyjdą, co dodane, to będzie dodane, co odjęte, będzie odjęte. I objawienie 18:4. Wyjdźcie, anioł Bogdan do was mówi, wyjdźcie z tego rzymskiego kościoła, przetecznicy cudzołóstwo duchowe uprawiają, Jakuba 4:4, jak faryzeusze, co złożyli z Cezarem, a króla zamordowali. Nie mamy króla, Piłat ręce umył, napisał napis nad głową, na drzewie. Łukasza 23:31 i Łukasza 23:43. Króla zamordowali, król żyje, jest żywym Bogiem w nas, przez uczniów swoich przychodzi, drzewo zielone. I wybierajcie, bo Ewa źle wybrała. Zaniesiemy księdzu prawo, nie?